dziennikarz, lektor, to jego głos zapowiada codziennie wydanie Faktów TVN, ojciec trójki dzieci, w tym 12-letniej ciężko chorej Zuzi, współautor książki Męski dekalog, czyli Jak powstać z gleby. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Szczęść Boże, niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus. Dziękuję za zaproszenie. Ja jestem sam dzisiaj i bez żony, dlatego że żona jest przy dziecku. Mamy 12-letnią Zuzię, która jest takim centralnym punktem w naszym domu. Oprócz tego mamy 18-letniego syna, 10-letniego Tomka i mamy także jeszcze córkę Małgosię, która jest już też u Pana Boga, czyli w sumie mamy 4 dzieci, jedno w niebie, trójka z nami. Zuzia urodziła się w 25 tygodniu ciąży. To był taki moment dość trudny i nieoczekiwany, bo ciąża się rozwijała w sposób bardzo prawidłowy. W ogóle nikt nie przypuszczał, że coś złego może się stać pod kontrolą lekarza od samego początku. Jedynym takim punktem, że była to ciąża podwyższonego ryzyka, było to, że wcześniej właśnie straciliśmy Małgosię, która w pierwszym trymestrze żona poroniła. No i w związku z tym ta ciąża z Zuzią, to była trzecia ciąża, była taka wychuchana, wydmuchana. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, po ludzku. Byliśmy w stanie, no to co byliśmy w stanie zrobić, to robiliśmy. Lekarze, wizyty, USG. Żona, nie przemęczaj się, może odpoczniesz. Wszystkie te książkowe sytuacje, no i co z tego, jak i tak są pewne rzeczy, które nas przerastają i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, bo prozaiczne powieszenie się na własnej pępowinie sprawiło, że w 25 tygodniu ciąży trzeba było rozwiązać tę ciążę, bo inaczej by dziecko zmarło. Wybór był taki, nie? Czyli po prostu żona przestała czuć ruchy dziecka. To była niedziela, więc jeszcze też człowiek sobie od razu wyobraża w niedzielę do szpitala jechać, co to w ogóle będzie. No, więc tak cały dzień czekaliśmy. Ja wtedy byłem na takim etapie właśnie mało decyzyjnym. Powinienem wziąć od razu też byka za rogi i pojechać do tego szpitala. To było 12 lat temu, że dzisiaj ma 12 lat. Urodziła się, miała 850 gram. To w zasadzie też nie jest taki zły wynik dzisiaj, 850 gram. Była taka jak moja dłoń. Dzisiaj ratuje się dzieci 450-gramowe i bardzo dobrze to wychodzi. Więc takie dzieci wychodzą z tego. Ale Zuzia no, nie miała szczęścia, po prostu przytrafiło jej się wszystko po drodze, co mogło jej się przytrafić. Na przykład nie musiała być niedotleniona. Niedotleniona została po drodze, przy okazji którejś tam operacji. Gdzieś tam zabrakło prądu, winda się zacięła, kiedy ona jechała. Nie było respiratora, przez wewnętrzne wentylowanie niewystarczające, znowu się niedotleniła. No, po prostu mnóstwo takich różnych sytuacji ludzkich, które się zdarzyły po drodze, które sprawiły, że no nie udało się jej wyprowadzić. Czy nie udało się wyprowadzić. Więc efekt jest taki, że jest czterokończynowe porażenie mózgowe. Nie je, nie widzi, nie mówi. Jest karmiona przez gastrostomię. No i od 3 lat jest pod respiratorem. Nie? Dlatego, że już po prostu kolejne zapalenie płuc ją wykończyło do tego stopnia, że te płuca już przestały chodzić. Ale żyje, ma jakąś taką w ogóle niewytłumaczoną. No to jest fenomen dla nas, nie? To jest właśnie fenomen, że ona po prostu ma taką siłę i wolę życia, że wychodzi z najgorszych sytuacji, w których już naprawdę lekarze mówią do nas, żeby już pożegnać się z dzieckiem. W ogóle to jest niewiarygodne. Jak to jest w ogóle? Dlaczego? To jest taka tajemnica, słuchajcie, że to przekracza ludzkie pojęcie. Od 12 lat żyjemy w takim permanentnym czekaniu na śmierć. Po prostu od 12 lat ludzie, od 12 lat lekarze nam mówią, że co jakiś czas, że już trzeba się żegnać z dzieckiem. Już nawet ostatnio jestem sam dlatego, że teraz znowu mamy taki okres, znowu nam coś umiera. Teraz. Więc żona jest z nią, no,
Ja pracuję tutaj na zaproszenie też przyjaciół, pojawiłem się, no ale zaraz też wracam do domu, żeby też być, ponieważ w każdej chwili dziecko może odejść, w każdej chwili może umrzeć. I też chcemy być po prostu w tym momencie razem. Oczywiście przerabialiśmy to, przygotowywanie się na tą śmierć, jakieś takie uświadomienie sobie, żeby jakoś przeżyć tę stratę z jednej strony, żeby nie mieć takiego poczucia żalu, żeby nie mieć takiej zgryzoty, żeby nie mieć takiej frustracji w sobie. No to oczywiście wszystko przez wiarę, przez Boga, który jest obecny w naszym życiu, który nas przez to prowadzi, który też widzimy, jak On działa w naszym życiu. Widzimy, w jaki sposób cudowny funkcjonuje. Powiem Wam jedno takie zdarzenie, ponieważ nie mamy dużo czasu, tylko tak, żeby... Jedno takie zdarzenie, właśnie ostatnie, sprzed 2 tygodni dosłownie. No, 2 tygodnie temu był ten moment taki bardzo, bardzo krytyczny, kiedy już lekarka nam powiedziała, że bardzo proszę już rozejrzeć się za jakimś domem pogrzebowym, że jest coraz słabsze, że to tętno już takie jest po prostu ledwo. W domu mamy w ogóle moją, mamy respirator, mamy koncentrator tlenu, mamy urządzenia monitorujące życie, mamy łóżko takie medyczne, mamy spokój specjalnie urządzony dla niej. Lekarz przyjeżdża, bo jest pod centrum, pod opieką centrum zdrowia dziecka. Pielęgniarka przyjeżdża, lekarz przyjeżdża, jakby jest to wszystko monitorowane. No więc lekarka właśnie mówi, że to już jest końcówka, żeby już szukać. I zawołaliśmy dawno, nie wiem dlaczego, no miałem takie poczucie, mamy takich przyjaciół, którzy nigdy Zuzi nie widzieli, ale są jakoś blisko z nami w tej sytuacji. Właśnie przez wiarę też. I zaprosiliśmy ich do nas, żeby przyjechali. Powiedziałem, że to jest ostatni moment, żeby tą Zuzię, o której tyle słyszeliście, żeby ją zobaczyć. Zaprosiliśmy naszego zaprzyjaźnionego księdza, który nam towarzyszy od lat, żeby mszę w domu odprawił. Ta msza jest odprawiana regularnie u nas w domu, dlatego że Zuzia przyjęła pierwszą komunię świętą rok temu. W postaci kropelki krwi pańskiej zawsze, więc przyjeżdża do nas ksiądz, odprawia mszę co miesiąc. No ale teraz poprosiliśmy, żeby już taką ostatnią już przy niej, jeszcze póki żyje, nie? Żeby jeszcze mogła też przyjąć tą krew pańską. I ona po prostu już od wielu, wielu dni po prostu spała. Po prostu spała. Słuchajcie, to było coś nieprawdopodobnego. Takie przeżycie. 12 lat. Ona ma tyle lat, ile miała córka Jaira. Pamiętacie z Ewangelii. Jak córka Jaira umierała, miała 12 lat. 12 lat kobieta z krwotokiem chodziła, aż w końcu spotkała Jezusa, który ją wyleczył. Zuzia teraz też ma 12 lat. Skończy 12 lat w listopadzie. I od kilku już dni, tak jak powiedziałem, spała. I przyjechał ksiądz. Rozpoczęła się msza święta. Bardzo to wszystko jakoś tak, mimo że było nas może z 8 osób, ale to jakoś tak uroczyście to wszystko wyglądało. Był śpiew, czytanie, była modlitwa. Ksiądz powiedział kazanie. Bardzo piękne zresztą. Wszystko to dzieje się u nas w domu. Są dzieci, patrzą. Właśnie to jest też super świadectwo dla tych dzieciaków. I słuchajcie, po tym przy wszyscy razem, żeśmy się, Zuzia przyjęła tę kropelkę, po tym przy żeśmy się zgromadzili wokół Zuzi. I słuchajcie, ona nagle otwiera oczy. I zaczyna być aktywna. Trudno teraz, nie wstała, nie poszła, ale zaczęła być aktywna, nie? Po 2 tygodniach, czy po 3 tygodniach takiego już ciągłego snu, kiedy ona już po prostu spała. Nagle po tej mszy, po tej modlitwie, ona otwiera oczy i jest aktywna. I wtedy mi ta córka jej stanęła. Te słowa, dajcie jej jeść. Wzięliśmy te preparaty, które zdrowiały, karmiliśmy ją. Nie to, żebyśmy wcześniej nie karmili, nie? Ale jakoś tak to wszystko się pięknie złożyło. I ona jest aktywna teraz do tej pory, znaczy jest w takiej lepszej formie, jakby się trochę podniosła, nie? Oczywiście jesteśmy gotowi, że w każdej chwili może ten błąd życia zgasnąć. No, ale to było takie przeżycie, trudno to oddać słowami, ale to, takich momentów w ciągu tych 12 lat była cała fura. Znaczy, to jest po prostu coś niewiarygodnego, ile takie dziecko może życia wnieść, nie? Do rodziny. Ile może życia wnieść, ile może radości w niej, bo to z punktu widzenia ludzkiego to wygląda beznadziejnie.
fatalnie zresztą wielu moich znajomych, nie może się w ogóle nadziwić, jak można przeżyć, nie? Przeżyje permanentnie w takim stanie, że to dziecko jakby w oczekiwaniu na śmierć. A jednak ona wnosi życie. Ona wnosi życie. Ja dopiero zrozumiałem też, co Nikodem miał na myśli, mówiąc, słuchając Jezusa, Jezus mówił do Nikodema, że trzeba narodzić się na nowo. Ona jest dla nas takim właśnie wejściem w rzeczywistość śmierci, jakby nie było, dzięki któremu zyskujemy życie. Ja to tak odczytuję. Trochę jak lud wybrany, który wchodzi w Morze Czerwone. Wszyscy uważają, że cudem największym jest to, że to Morze Czerwone się rozstąpiło. A ja mówię, nieprawda, to nie jest największy cud. Największy cud, że ten lud wybrany w ogóle w to morze wszedł, bo dla nich morze było synonimem śmierci, piekła, demonów. Ile Mojżesz musiał się naprawdę namęczyć, żeby ich przekonać, że tu jest droga do życia. Przez tą śmierć de facto. To może było synonimem śmierci. No i trochę tak my przechodzimy, nie? Przez tą śmierć idziemy do życia. Czujemy to w sposób taki bardzo, bardzo wyraźny. To tyle, tak króciutko. Bardzo serdecznie dziękuję.